Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku Twój noślad, zanim zepsujesz. Dzisiaj w filmie, moi drodzy, troszeczkę o elektryce będzie. Mamy dzisiaj na stanie tutaj taki skuter Sowa, Motobisowa. Ale umówmy się, że tak powiem, ustalmy umownie, że to jest skuter Zip Quantum, Sowa, Barton Huragan i te inne podobne takie skutery, ponieważ te wszystkie skutery, czy to z silnikami dwusuwowymi, czy czterosuwowymi, przepraszam, mają te same instalacje elektryczne. Moi drodzy, co tutaj się dzieje? Ja Wam zaraz pokażę. Tylko muszę postawić kamerę w ten sposób. Kieruję na skuter. Zobaczcie. Klient do mnie przyjechał i powiedział, nie działają kierunkowskazy. Lewy działa, prawy nie działa. Ale ważna rzecz, jak włączymy światło awaryjne, one działają. Więc musimy znaleźć usterkę i zobaczyć, co się dzieje. Klient wymieniał już przełącznik kierunkowskazów na nowy, lecz bez żadnego skutku. Zatem otworzymy sobie tą tutaj obudowę z góry, gdzie jest cała elektryka kierunkowskazów, jest tutaj przerywacz umiejscowiony i zobaczymy, co tam się dzieje. Może jakiś przewód wypadło, skoro ten łączy, że tak powiem, dwa przewody. Może ja Wam to narysuję i wtedy będziecie wiedzieli, o co chodzi. Dobra? Dobra, o co chodzi z tymi kierunkowskazami, że nie działa nam prawy i lewy z wyłącznika przy kierownicy, a awaryjne działają. Już tłumaczę, jak to jest zbudowane. Może niektórzy wiedzą już, większość wie ludzi, jak to działa, ale są też osoby, które nie, kompletnie nie kumają elektryki. Więc tak, taki mały schemat narysuję, żebyście mogli go po prostu zrozumieć. Będę tłumaczył, co i jak. Tu mamy akumulator. Z akumulatora mamy dwa bieguny. Plus, minus. Oczywiście minus idzie do masy. Tak się na schemacie rysuje masę. I zawsze, to chyba za małe jest, co? Dobra, sorry. Mamy akumulator. Minus, plus. Plus idzie do masy. Teraz jest prawidłowo. Tak, prawidłowo. Plus idzie do... ja ominę po prostu cały układ stacyjki, moi drodzy, bo to idzie przez stacyjkę i tak dalej, i tak dalej. Polecimy od razu do wyłącznika. Więc tak, tutaj mamy żarówkę. Jedną, tu mamy żarówkę prawą. Oczywiście one są zdublowane. Mam nadzieję, że nie zasłaniam obrazu. Tak, więc tak, jeden styk idzie żarówek do masy, oczywiście. Oj, chyba mi się mazak kończy. Trzeba by go wymienić, co? Masa. Drugie żarówki są połączone. Kurczę, no chyba mi to nie chce rysować, dobra. I teraz tak, tutaj mamy teraz wyłącznik, przełącznik kierunkowskazów, prawy i lewy. Więc tak, zrobimy to w ten sposób, tak, tak i tak. Tutaj mamy, umówmy się, że tutaj będzie przerywacz, bo przerywacz musi być w tym obwodzie wpięty. No i z przerywacza mamy do plusa. I teraz tak, żarówki podłączamy do jednej strony i do drugiej strony. To jest, ja tłumaczę tak w uproszczeniu ten schemat. Dla fachowca może to być źle namarowane, chociaż chyba dobrze, bo masy są dobrze. To jest tak w uproszczeniu, umówmy się. Aha, no i to jest podłączone do przerywacza, prawda? I teraz tak, jeśli chcemy włączyć prawy kierunkowskaz, przełącznik zwiera nam te styki. Prąd sobie płynie w obwodzie tutaj żarówek i zaczyna migać. Włącza, wyłącza, włącza, wyłącza. I to samo dzieje się z lewym. Ale jeśli nie działa nam prawy, a działa nam lewy, to znaczy, że coś jest w tym obwodzie od wyłącznika, ponieważ wyłącznik od świateł awaryjnych, który włącza wszystkie cztery żarówki, wygląda w ten sposób, że ten wyłącznik, powiedzmy, ja go tu namaluję, że ten wyłącznik, kurczę, mazak mi nie maluje już, że ten wyłącznik łączy wszystkie trzy styki równocześnie
i cały obwód jest zasilany prawy i lewy. Więc jeśli chodzi o obwód wyłącznika awaryjnego, który jest też podłączony do tych boków, do tych żarówek na wyjściu, jest sprawny, ale obwód po prostu wyłącznika przy kierownicy prawy, lewy nie działa. Więc my musimy znaleźć usterkę, co się dzieje i dlaczego prąd nie płynie z wyłącznika do świateł z prawej strony. Myślę, że to chyba jest dla Was zrozumiałe. Ja przepraszam, mój mazak coś nie pisze, ja go rzadko używam, więc nie wiem dlaczego, chyba to jakieś, wiecie co, made in China. Kupiłem tanie tablice, ale chyba trzeba mazak zainwestować. Dobra, przejdziemy teraz do tego skutera i spróbujemy tego poszukać. Ja to rozbiorę, pokażę Wam, jak to wygląda. Myślę, że się uda. Ok, mam to rozebrane. Zobaczcie, jak to wygląda. Po kolei wytłumaczę, co i jak. Tutaj mamy przerywacz, jak widzicie, już w stanie troszeczkę rozpadu, bo ta pokrywka górna się zgubiła. Ale moi drodzy, nie dziwcie się, jest to skuter z 2008 roku. I dla mnie, czekajcie, bo tutaj troszeczkę przegiąłem. Dla mnie jest to naprawdę stan idealny tego skutera. Będzie ładnie, jeśli się coś nie odrysowało. Tak. Stan jest perfekcyjny tego skutera. Czekajcie, bo coś mi się kamera przykrzywiła. O, musi być poziom. Poziom jest, tylko tutaj źle stoi. No i teraz musimy się dostać tutaj do tych przewodów od wyłącznika. Ja odepnę może tą wtyczkę i powiem Wam, co można zrobić i jak to sprawdzić. Przede wszystkim wypinamy. No i widzę, że chyba jest jakiś ząg. Dobra, sprawdzimy tak. Jak my to możemy sprawdzić, moi drodzy? Włączamy stacyjkę. Ja mam taki... Mam taki tester, jeśli chodzi o elektrykę, taki tester, próbnik elektryczny. Podłączymy się gdzieś do masy na początek, tej masy to chyba bardzo nie będzie. Zobaczymy, czy tu w ogóle coś... O, ten działa, no to tutaj jest zasilanie, a myślę, że chyba te styki tu są pomylone. Komuś chyba te styki wypadły. No nie, dobra. Spróbujemy zrobić inaczej. Słuchajcie, wyłącznik działa w taki sposób, że zamyka obwód i jeśli użyjecie kleszczy i spróbujecie to zrobić na krótko, nic nie zepsujecie, ponieważ tutaj nie występuje masa w tym wyłączniku. Więc spróbujemy najpierw jedną stronę. O! No, zaraz Wam pokażę. Zobaczcie. Coś jest z wyłącznikiem nie tędy, ponieważ jeśli na krótko włączam, tu mamy prawy, ten niedziałający. Aha, a tu mamy lewy. Działający. Więc coś jest albo z tym wyłącznikiem, no klient twierdził, że wyłącznik wymieniał. Ale ja pójdę po swój nowy i sprawdzimy, czy to przypadkiem nie jest, aby na pewno wina wyłącznika. Mam nowy przełącznik, żeby nie było. Oczywiście te części, które tutaj pokazuję, są dostępne w moim sklepie internetowym, moi drodzy. Na wszystko jest gwarancja. Miejmy nadzieję, że to będzie działało. Sprawdzamy, podłączam. Co, podłączyć nie będziesz wiedział. No. Sprawa jest prosta, moi kochani. Ktoś po prostu chyba zamienił sobie te styki tutaj. Albo odwrotnie podłączył. Ktoś odwrotnie podłączył wtyczkę. No. Ładnie. Ktoś odwrotnie podłączył wtyczkę. Wiecie co, w niektórych przypadkach jest tak, że te wtyczki nie powinny pasować odwrotnie, no ale jak widzicie, można, działa. Zatem załatwione, moi kochani, no kurczę, taki błahy, że tak powiem, taka błaha sprawa, a tyle narobiła tutaj wszystkiego, także jak widzimy, wystarczyło tylko, kurczę, to się tu rozkłada komuś,
Chyba śruby ktoś zapomniał. Tu wkręcimy śrubę, uzupełnimy, żeby to miało ręce i nogi, bo to wszystko chodzi. Także jak widzicie, taka bohosta, a tyle problemów. Moi kochani, no oczywiście, jeśli... czekajcie, to ciężko mi tutaj pracuje. Jeśli film Wam się podobał, zapraszam do subskrypcji kanału. Oczywiście łapka w górę, jeśli był fajny film. Jeśli Wam się przyda, bo to zawsze jednak coś podpowie w szukaniu usterek, co jest bardzo ważne. Jeśli nie znamy topologii elektryki i instalacji elektrycznej w takim pojeździe, no to trudno nam się poruszać, jeśli nie mamy o tym tym bardziej zielonego pojęcia, bo wielu z Was podchodzi do naprawy swoich pojazdów, nie mając o tym zielonego pojęcia. Ale przy odrobinie sprytu i wytrwałości myślenia, bo to jest najważniejsze, można samemu naprawić, moi drodzy. Pozdrawiam Was serdecznie, oczywiście lewa w górę. Jest ciepło, jest ciepło. Mamy październik, jest bardzo ciepło. Także przyczepności życzę. Jak wrócicie ze szkoły, palcie maszyny. Czy tam z pracy, palcie maszyny, no i na razie, bo co, ostatnie dni ciepłe, trzeba je wykorzystać. Pozdrawiam serdecznie, moi drodzy, do następnego filmu.